Cześć, słuchajcie, już coraz bardziej zbliża się kolejne wspaniałe święto. A jest ich trochę, nie? Ostatnio to co chwilę jest jakieś święto, ale tym razem zbliża się Dzień Kobiet. Jak ja myślę o kobiecym wieczorze, to od razu mam przed oczami wino i czekoladę. Nie rozmarzaj się za bardzo. Ale w sumie powiem tak, dobra pizza jakby wjechała, no to też nie pogardzę. Dobra, czy można połączyć pizzę z czekoladą? I okazało się, że... Można. A nawet trzeba, bym powiedziała. Więcej powiem, czy można fast foody połączyć z czekoladą? A no można. I dzisiaj Wam o tym przekonamy. Tak. Zapraszamy. Nigdy wcześniej nie robiłam burgerów na słodko, ale jako miłośniczka czekolady w każdej postaci postanowiłam wypróbować. Wydaje mi się, że to danie świetnie nada się jako śniadanko, ponieważ połączenie czekolady i owoców da dużo energii na cały dzień. Zobaczcie. Zaczynam od przygotowania kotletów. Rozpuszczoną czekoladę dokładnie mieszam ze 150 g serka śmietankowego i wstawiam na około 20 minut do lodówki. Teraz przekrajam bułeczkę, może to być wypiek własny lub gotowy ze sklepu, i smaruję jej połówki odrobiną miodu. Dolne części bułeczek smaruję najpierw serkiem, później dżemem, a z masy formuję czekoladowe kotlety. Następnie kolejno układam gotowe kotleciki, pokrojone w plasterki ulubione owoce i listki mięty. Przykrywam górną częścią bułki i gotowe. Dzięki użyciu serka śmietankowego i świeżych owoców bułka nie jest za słodka, a smaki są wręcz idealnie zbalansowane. Taki przepis to świetna baza do różnego rodzaju kombinacji smakowych. Możemy przecież używać różnych czekolad i różnych dodatków. Smacznego! Mamy nadzieję, że przypasował Wam pomysł na słodziutkiego burgera, bo już za godzinę na nasz kanał wjedzie kolejny szybki przepis. Pozdrowienia!